Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam pewne niemieckie terroir, czyli siedlisko. Siedlisko słynące zwłaszcza z dwóch upraw, mianowicie ziemniaków oraz winorośli. A partnerem tegoż odcinka jest firma Europlant Polska, oferująca sadzeniaki ziemniaków jadalnych najwyższej jakości. Dzień dobry Państwu, a w zasadzie powinienem powiedzieć Guten Tag, albo jeszcze precyzyjniej Guten Morgen, bo jest rano, wcześnie rano. A mówię po niemiecku, ponieważ jesteśmy w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Palatynat. Jesteśmy w pobliżu miasteczka Gross Karlbach, no u jego wrót. To jest nasza na najbliższe dwa dni baza wypadowa. W miasteczku jesteśmy bardzo pięknym, ale bez żadnych przewodnikowych walorów. No po prostu bardzo ładne miejscowe miasteczko, jak i wiele. I nie samo miasteczko, ani w ogóle miasteczka są celem w tym odcinku samym w sobie. Otóż chodzi o miejscowe uprawy. Jedną już widzicie i nie muszę Wam tłumaczyć, co to jest. Drugą zobaczycie za chwilę. Będziemy zajmować się dwoma emblematycznymi rzeczami, które tutaj właśnie rosną. Jako konsument, i to w dodatku konsument świadomy, uwielbiam oglądać zbiory, no bo wówczas widzi się to, co się będzie jadło. No więc a propos zbiorów. Oczywiście zbieramy tutaj ziemniaki. Zbieramy. Przyczepiło się. Państwo zbierają, ja o tym opowiadam. Zrobiłem wywiad, więc wiem, że tutaj na tym polu rośnie odmiana Allianz. To jest odmiana typu kulinarnego B, czyli ogólnoużytkowa, czyli można z niej zrobić pire. Od biedy można zrobić sałatkę, chociaż może już lekko się rozpaść. Można też je po prostu ugotować w wodzie. No i mamy ogromne szczęście, a w zasadzie sami sobie to szczęście sprokurowaliśmy, gdyż jesteśmy w momencie, kiedy dwa najsłynniejsze płody tej ziemi są zbierane, czyli ziemniaki, no i wino. Połowa września. Wino tutaj zbiera się, winorośl zbiera się dość późno. Klimat nie jest gorący, więc zbiory zaczynają się właśnie w połowie września. No ziemniaki zbiera się już od czerwca, te najwcześniejsze odmiany, ale właśnie teraz mamy zasadnicze zbiory. Więc stąpam po ziemi, która rodzi owe dwie wspaniałości. Winorośl i ziemniaki. Mamy zbiór i od razu segregację, gdyż ręcznie odrzuca się uszkodzone sztuki. Oczywiście zbiory winnicy, zbiory winorośli wyglądają bardziej spektakularnie, no bo winorośl jest zielona, kiedy rodzi. Odcina się winogrona dojrzałe, a tutaj mamy pole. Bulwy, gdy są dojrzałe, to wszystko, co ziemniak wypuszcza nad powierzchnię, usycha. No więc mamy takie pole, które ma tylko kolor ziemi i tych uschniętych badyli. Ale tym piękniej to wygląda, gdy się z tej ziemi zaczerpnie. No bo z tej ziemi, która wygląda monochromatycznie, czerpie się prawdziwe złoto. Co jest jednym z większych zagrożeń dla rolnictwa? No rzecz jasna, niedostatek wody. Ale tutaj pomyślano już o tym w latach 70. ubiegłego wieku i zrobiono specjalne ujęcie wody z Renu, która jest filtrowana i rurami dostarczana do gospodarstw. W ten sposób można nawodnić
przeszło 13 tysięcy hektarów. No i mamy po prostu na polach rury, w nich wodę z Renu i kiedy jest susza, to wówczas odkręca się kurki. Jeśli suszy nie ma, nie trzeba tego robić. Każde gospodarstwo ma swój licznik i płaci za taką ilość wody, jaką zużyło. I co to powoduje? No stabilność, bo jeśli rzeczywiście jest katastrofalnie sucho, to jak się to nawodni, to straty są znacznie mniejsze. Przewidywalność i myślenie o tym, co będzie, to podstawa sukcesu. Zresztą nie tylko w rolnictwie. No a skąd te rury? No z zagłębia rury oczywiście. Od pola do stołu, a pomiędzy polem a stołem mamy miejsce, w którym te płody ziemi się kupuje. No więc teraz wam opowiem, co się dzieje z ziemniakami z tego pola, na którym przed chwilą byliśmy. Oczywiście dużą ich część kupują sieci handlowe, ale sprzedając je opisują. Opisują nie tylko ich pochodzenie w kwestii regionu, również piszą, kto je wyprodukował. Oczywiście mamy informacje o odmianie kulinarnej, mamy o kulinarnym typie, mamy o tym, do czego te ziemniaki są przeznaczone. No po prostu wszystko o tym produkcie wiemy. To nie jest tak, że ziemniak to ziemniak. Ziemniak jest taki, śmaki albo owaki i konsument musi o tym wiedzieć. Ale jest jeszcze jedna forma sprzedaży, tutaj w Niemczech niezwykle popularna, z pominięciem pośredników, czyli kupuje się ziemniaki, ale i inne płody rolne bezpośrednio u producenta. To jest gospodarstwo, pola są tam za nim, a tutaj jest sklepik, w którym płody z tego gospodarstwa są oferowane. W sklepiku to, co gospodarstwo produkuje, cebula z opisem, lokalna, palatynacka. U nas w zasadzie się tak cebul nie sprzedaje, żebyśmy wiedzieli, z jakiego regionu ona jest. Bardzo mi pasuje do koszuli, ale ziemniaki są tu najważniejsze. Spójrzcie na te plakietki przy skrzynkach. Po pierwsze, nazwa odmiany, Glorietta, ale nie o samą nazwę tu chodzi, bo odmian jest sto kilkadziesiąt i nikt nie musi ich pamiętać. Ważne są te informacje następne. No przede wszystkim Koch typ, Festkochend, czyli bardzo zwarte po ugotowaniu. Zatem ta odmiana należy do typu kulinarnego A. Bo znacznie łatwiej jest zapamiętać, niżli nazwy odmian, fakt, że mamy tylko trzy typy kulinarne ziemniaków, A, B i C. Te A mają najmniej skrobi i właśnie nadają się idealnie na ziemniaczaną sałatkę, się nie rozpadają, ale bardzo z nich ciężko jest zrobić pire. Więc jeśli chcemy zrobić pire, to musimy użyć ziemniaków typu kulinarnego B, no na przykład z tej odmiany, odmiana Laura. Te ziemniaki nadają się na frytki, nadają się na zapiekankę, ale można z nich zrobić pire. Natomiast gdybyśmy chcieli z nich zrobić sałatkę, one mogłyby już się rozpaść. Nie byłyby to takie zgrabne kosteczki. Bardzo prosty test. Jak chcecie wiedzieć, do czego się ziemniaki nadają, a nie są opisane, bo u nas czasami nie są, wystarczy wziąć ziemniaka, ugotować go i przeciąć nożem. Jeśli na nożu nie pozostanie nic, znaczy, że jest to ziemniak typu kulinarnego A, ma mało skrobi. Jeśli zostanie trochę takiej lepkiej substancji, to jest to ziemniak typu kulinarnego B, czyli właśnie do podania z wody albo też do zrobienia pire. Natomiast jeśli po przekrojeniu ziemniak się rozsypie, rozleci, to jest typ kulinarny C, najwięcej skrobi. Takie ziemniaki najlepsze są do kluch, na lepiszcze, na spoiwo. No ale mamy jeszcze ziemniaki fikuśne, to jest Heiderot, tak się nazywa ta odmiana, czyli wrzosowa czerwień. Od czego ten kolor? Antocjany, to są naturalne barwniki, które odpowiadają za ów kolor i należą do flawonoidów, a flawonoidy to są bardzo zdrowe substancje. To nie jest wynik jakiejś diabelskiej krzyżówki i działalności człowieka, to jest po prostu natura. Człowiek tylko sprawia, że to, co natura daje, jest właściwie opisane i nie błądzimy potem w kuchni.
A kupując w takich miejscach, omijamy pośredników. My mamy dobrze i rolnik ma dobrze, a w końcu o to chodzi. Kupno ziemniaków bezpośrednio od ich producenta to oczywiście ideał, ale najczęściej, zarówno w Niemczech, w Polsce, jak i w wielu innych europejskich krajach, ziemniaki i mnóstwo innych rzeczy kupujemy w sieciach handlowych. I nie ma w tym oczywiście nic złego, to jest wygoda, wszakże chodzi o to, by najrozsądniej te ziemniaki do sieci handlowych dostarczyć. Jesteśmy w miejscu, w którym ziemniaki są skupowane, pakowane i dystrybuowane. Wczesnym latem młode ziemniaki są rozsyłane z Palatynatu do całych Niemiec. Ale teraz, o tej porze roku, ziemniaki z regionu przywożone w takich samochodach są rozsyłane głównie do sieci w danym regionie. Chodzi o to, żebyśmy jedli produkty z naszych okolic. Ale zanim zostaną rozesłane, dzieje się z nimi jeszcze wiele rzeczy. To jest początek. Ciężarówka przywozi od miejscowego rolnika ziemniaki. To jest odmiana Madeira. A co się z nimi dzieje dalej? W tym miejscu bulwy prezentują się już znacznie bardziej elegancko, gdyż w międzyczasie ziemniaki zostały skalibrowane maszynowo ze względu na ich wielkość. Zostały umyte, zostały wypolerowane. Tak, jest maszyna, która poleruje ich skórkę, a potem muszą zostać wysuszone. No bo wilgotnych ziemniaków zapakować się przecież nie da. Są piękniutkie, ale jeszcze człowiek musi mieć na wszystko baczenie. Ostatni etap przed pakowaniem to kalibracja, ale już ręczna. Tam taśma idzie wolniej i ludzie odrzucają te egzemplarze, które są uszkodzone albo też nie spełniają standardów wielkości. I tutaj już ziemniaki idą do zapakowania i ta maszyna, akurat ta, wypluwa je zapakowane w 2,5-kilogramowe paczki. I wszystko musi być opisane. Przede wszystkim informacja, jakie to są ziemniaki. No dobra, odmiana Jule, ale to nam może nic nie mówić. Dlatego jest na samej górze informacja najważniejsza. Jadalne ziemniaki, ale festkochen. Festkochen, czyli zwarte po ugotowaniu. To jest typ sałatkowy. To nie są akurat ziemniaki miejscowe z Palatynatu. Jak mi powiedziano, właśnie ten typ sałatkowy się tu już skończył i one są z Dolnej Saksonii. Ale o co chodzi? Chodzi o to, by ziemniaki w sieciach handlowych i w ogóle w sprzedaży były opisane, byśmy skończyli z tym podziałem, który niestety cały czas u nas pokutuje, że mamy po prostu dwa rodzaje ziemniaków. Ziemniaki pastewne i ziemniaki jadalne. No tak, ziemniaki jadalne, ale w jaki sposób? Panie, dobre te ziemniaki? No pewnie, że dobre. Na frytki, na pire, na sałatkę. No i na sałatkę nie ma takich ziemniaków, które by spełniały wszystkie nasze kulinarne wymagania, bo się różnią od siebie zawartością skrobi. Dlatego ziemniaki trzeba opisywać. Jak już mówiłem, odmiany dobra, nikt się ich nie nauczy. Tylko trzy typy: A, B i C. I to należy robić. Ziemniakowi należy się szacunek. To w końcu nasz najważniejszy żywiciel w tej części świata. Miasteczko Fusgenheim, o tej porze dnia niemal puste, wszyscy albo w polu, albo w innej pracy, albo w szkole. Ale przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać wam, jak ważki jest dla miejscowych
temat ziemniaków. Otóż właśnie przede mną mamy coś, co nazywa się Deutsches Kartoffelmuseum, czyli niemieckie Muzeum Ziemniaka. Krzew ziemniaka w przekroju, bardzo podobny do pomidora na przykład, no bo to są psiankowate. Tylko że o ile pomidora sadzi się z nasion, tak ziemniaka sadzi się z sadzeniaków. To jest właśnie ojciec i matka każdego ziemniaczanego krzewu. Ludzie najpierw w Europie zaczęli korzystać z tego, co widać nad ziemią, czyli początkowo używali kwiatów ziemniaczanych do ozdoby. Już Marysieńka Sobieska podobno nosiła takowe kwiaty. Potem próbowali jeść jagody ziemniaka, które wyglądają bardzo podobnie do pomidorów, no bo psiankowate, ale one są trujące. Musiało minąć trochę czasu, zanim zaczęli korzystać z tego, co pod ziemią. A ludzkość tak naprawdę konsumpcję ziemniaków w tej części świata zawdzięcza w dużej mierze i temu człowiekowi. To jest król pruski Fryderyk Wielki z ziemniaczanym nosem. To on sprawił, że ludzie tutaj ziemniaki jeść zaczęli. We Francji taki ogrodnik królewski, którego nazwiskiem do dzisiaj zwie się zupy ziemniaczane przecierane Parmentier. Ale tutaj Fryderyk Wielki. Otóż zasadził ziemniaki, chłopi nie chcieli ich jeść, no bo to nowa rzecz, więc postawił straże przy ziemniaczanych polach. No i teraz myślenie chłopskie. Skoro są straże, to znaczy, że to musi być coś cennego, drogocennego. No i zaczęli się podkradać, żeby coś z tych pól zabrać, ale straże miały rozkaz, by przymykać oczy na owo delikatne złodziejstwo. No i tak zaczęli jeść, zasmakowały im i tak się ziemniaczana historia potoczyła. Wrogiem ziemniaków jest Kartoffelkäfer, czyli ziemniaczana stonka. Sam pamiętam, jak w moim wczesnym dzieciństwie, gdy krzewy ziemniaczane były zielone, chodziło się po polach w Myślenicach, gdzie spędzałem wakacje i takie stonki zbierało. A jak zajrzycie do historii, to Amerykanie mieli zrzucać na obóz socjalistyczny ziemniaczaną stonkę. No i stonka i Amerykanie to był wielki wróg, bo brak ziemniaków to był głód. To jest kuchnia taka zaaranżowana, wiele przyrządów, myślę przełom XIX i XX wieku, trochę później. Tutaj przeróżne przyrządy służące do zgniatania ziemniaków, między innymi takowy, zobaczcie, ten właśnie, to jest polski wynalazek. To jest opisane we wszystkich muzeach jako kształt do zgniatania ziemniaków urządzenia wymyślony na naszych ziemiach. Właśnie, odłożę to na miejsce właściwe i pokażę wam coś jeszcze. No, ziemniaki i mleko sprawiły, że na przełomie XIX i XX wieku ludność świata, a zwłaszcza Europy, powiększyła się radykalnie, no bo ziemniaki zaspokajają większość naszych dietetycznych potrzeb. Wędzona ryba, to jest wiejski stół. Wędzona ryba była rarytasem, więc gotowano ziemniaki w mundurkach, siadano przy tej rybie, wieszając ją, na przykład tak na lampie. Każdy brał sobie gorącego jeszcze ziemniaczka do rąk i tylko ocierał ziemniaka, by on przeszedł tym rybim wędzonym smakiem i potem ziemniaka pałaszował, a rybę zjadał pan domu. W Rosji był trochę inny sposób, mianowicie wieszano głowę cukru pod sufitem i wszyscy pili gorzką herbatę, wpatrując się w głowę cukru. System z rybą i ziemniakami wydaje mi się jednak ciut lepszy. Nadrenia Palatyna szczyci się wieloma wspaniałymi historycznymi miastami, z których niemal każde mogłoby być tematem odcinka same w sobie, albo i wielu odcinków. No mamy tu w okolicy na przykład Trewir, czyli w ogóle najstarsze miasto w Niemczech, założone przez Rzymian. Mamy Moguncję, mamy Koblencję, mamy Wormację, no ale mamy też Spire, a że teoretycznie tematem naszego odcinka jest prowincja, a nie miasta, ale Muzeum Ziemniaka mieści się bardzo blisko Spiry, postanowiliśmy jednak tutaj na chwilę wpaść. No bo mieści się w tym mieście rzeczywiście coś naj.
To jest mianowicie owa katedra. Jest to największy romański kościół na świecie. Nie ma większej czysto romańskiej budowli w tak wspaniałym stanie. Budowę tegoż kościoła zakończono, no różnie źródła podają, niektóre mówią o roku 1111, niektóre o roku 1106, ale pomyślcie, jak to dawno temu było. Więc sycimy oczy, a zaraz będziemy sycić ciało. Chciałby się powiedzieć, że ręczem, że rzeczywiście jest bardzo blisko, ale nic rzecznego nie słyszę. Słyszę ludzki gwar, bo przy rzece, w Spirze jest mnóstwo restauracji. No i weszliśmy do pierwszej i w karcie było właśnie to, co chciałem pokazać, czyli klasyka stąd. Pfälzer Leibgericht, czyli palatynackie danie składające się z kilku rzeczy. No pora to rozebrać na części, na razie werbalnie. Za chwilę będę to rozbierał, konsumując rzecz całą. No jest to kawałek jedzenia niezły. No to wiecie, bratwurst po prostu, czyli kiełbaska smażona. Tutaj mamy kapustę kiszoną, duszoną. Na niej knedelka, który jest wątrobiany, ale w przeciwieństwie do austriackich wątrobianych knedli, on chyba w ogóle nie ma w sobie bułki, a na pewno nie bułkę tartą. Jeśli, to trochę świeżego, namoczonego pieczywa. Jest puchaty, aksamitny i delikatny. Podobne knedle, no również zjecie w Alzacji. To jest rzecz, której nie zjecie nigdzie indziej poza tym rejonem. Saumagen to się nazywa. Jest to plaster z całości, którą trzeba określić jednoznacznie. Świński żołądek. Otóż bierze się świński żołądek, oczywiście czyści i nadziewa przeróżnymi rzeczami. Kompozycja głównie mięsna, ale również ziemniaczana, spajają to jajka, to się doprawia i to była ulubiona potrawa kanclerza Kohla. Kanclerz Kohl nie był człowiekiem bardzo szczupłym, więc prawdopodobnie Saumagen nie jest to rzecz bardzo dietetyczna, ale... Jest to naprawdę wspaniałe, te plastry zostały podsmażone. No i nie zapominajmy, widzicie, jakie są tu ładnie, znaczy jaki on jest tu ładnie rumiany. Nie zapominajmy też o tym, co temu towarzyszy. Puszyste, ziemniaczane puree z cebulowymi skwareczkami i pietruszką. Przepyszne. Wino, no nie, ja wiem, do tego można by wziąć wino, karta winna jest tu ogromna. Pasowałby do tego idealnie, myślę sobie, miejscowy Weißburgunder, ale strasznie mi się chce pić, więc wziąłem piwo. O winie jeszcze będzie mowa. Dzisiaj piwo też do tego pasuje. To jest właśnie kompozycja palatynacka, tak samo związana z tym regionem, jak ów widok, który mam za sobą, mianowicie Ren i Spira, jeden z tutejszych mostów. Planów mamy w tym miejscu całe multum, w tym najdalszym Ren, którego nie widać, ale widać coś, co jest przy samym Renie. Te zabudowania na horyzoncie to jest Ludwigshafen, czyli wielki na Renie port. Ren to w dalszym ciągu bardzo ważna arteria komunikacyjna. Tam też mamy przemysł. Ale już kawałek w tę stronę, wyłącznie rolnictwo. Pola ziemniaczane widzieliśmy, widzieliśmy winnice, ale teraz mamy winnice z bliska. Mamy winnicę, która właśnie latoś obrodziła.
to jest Dornfelder, cudowny szczep. Tym, czym dla Austrii są czerwone szczepy, takie jak Zweigelt czy też Blaufränkisch, dla tych terenów taką samą rolę pełni Dornfelder. Zresztą Dornfelder też jest w Austrii uprawiany. Co więcej, Dornfeldera uprawia się również w Polsce, na Dolnym Śląsku i w ziemi lubuskiej na przykład, a jest to Vitis vinifera, a nie hybryda. To jest winorośl, która świetnie znosi chłodniejszy klimat i daje wspaniałe, lekkie, bardzo owocowe i przyjemne wina. Bo nie będziemy teraz mieli czerwonego wina, no bo chcę wam pokazać mariaż owego ziemniaczanego i winnego terroir. A gdzie taki mariaż najlepiej wychodzi? No w garnku będzie białe wino, ale również stąd. No i potrawa stąd. Zrobię coś, co nazywa się Linsen Eintopf, czyli Eintopf z soczewicy. Linsen to soczewica. Soczewica była wcześniej nie tyle moczona, no ona jest drobniutka, więc nie trzeba jej tak jak fasolę się moczy nurzać w wodzie długo, była tylko przepłukana. No i bardzo dobrze, jak widzicie, ta woda nieco się zabarwiła, wiadomo, jakiś kurz, coś tam, ale soczewica będzie za chwilę używana. Najpierw musimy zacząć od oczywiście rozgrzania naczynia. Do tego naczynia wrzucam w paski albo w kostkę pokrojony surowy wędzony boczek. Ja nieco przepis zmodyfikowałem, to jest przepis stary, tradycyjny i w oryginale wsadzało się tutaj cały kawał surowego wędzonego boczku, gotowało tak jak ja będę gotował, ale dłużej. Potem wyjmowało miękki i kroiło, ale można to zrobić szybciej. Ponieważ on nie jest bardzo tłusty, więc dodam tutaj trochę masła. To zaraz zacznie łapać temperaturę i zacznie się rumienić. I muszę być wtedy gotów z posiekanymi dwoma rzeczami. Mianowicie szalotka oraz pory. Trzeba to wszystko posiekać. Nie musi to być przerażająco drobno posiekane. Tak. I tak, chciałem powiedzieć, to potem się w zasadzie rozpadnie w procesie duszenia. Boczek pięknie skwierczy. Założyłem osłonkę przeciwko wiatrowi, no bo wieje dokładnie stamtąd. I teraz ten dźwięk. Chwila ciszy. Pięknie. Łapię kolor i teraz, właśnie teraz należy do środka dorzucić szalotkę oraz pory. Tutaj mam mokrą ściereczkę pod deską, żeby deska mi nie latała. Dobra, zrobimy to tak. Osłonka na chwilę wek. Jest gorąca. To wszystko do środka. Tu jest maleństwo się zawieruszyło. O, deska dzięki temu sztywna. Zmoczony kawałek ręcznika papierowego. To fantastycznie przykleja niemal deskę do stołu. I znowu mamy ten dźwięk, znowu osłaniam i teraz niech się to chwilkę zblanszuje. Zarówno pory, jak i szalotka muszą zwiotczeć, muszą nabrać temperatury. Proces smażenia zamienimy teraz w proces gotowania, no więc w środku musi znaleźć się płyn. A ten płyn to wino. Miejscowy Weißburgunder, zresztą polecam wam miejscowe wina, one są po prostu świetne i bardzo mało u nas znane. Najsłynniejszy jest oczywiście Riesling z Nadmozeli, nim się zajmiemy, nie w tym odcinku. Weißburgunder, niekosztowna, bardzo przyjemna rzecz. Trocken, czyli wytrawny. No i teraz co? I teraz do środka wędrują kolejne rzeczy. To się zaraz zacznie gotować. Ja pomogę temu, przykrywając garnek. Niech zacznie wrzeć. I będę dodawał kolejne rzeczy. Mianowicie soczewicę przede wszystkim oraz koncentrat pomidorowy. Ja wziąłem taki koncentrat pomidorowy, no dobra, nie będę ukrywał, włoski, z dodatkiem innych jarzyn. To i u nas można dostać, ale tylko w specjalistycznych sklepach. Czyli cebula, seler naciowy, marchewka i przede wszystkim pomidory. Gotuje się? Tak, zaczyna. No więc najpierw koncentrat,
A teraz soczewica. Soczewica, jak wcześniej wam mówiłem, tylko przepłukana. Zielona soczewica, no taka najpopularniejsza. Ta czerwona rozgotowuje się na miazgę, więc ona jest dobra do dań hinduskich, a ta się doskonale do tego nada. Ale płynu jest za mało, by to się wszystko zusammen ugotowało, więc trzeba to podlać bulionem. Ja mam font, kupiłem gotowy, czyli bardzo skoncentrowany bulion wołowy. Możecie użyć jarzynowego, wtedy możecie porzucić kurczaka, nie dawać tu masła, nie dawać tu kurczaka. Możecie porzucić bekon, możecie porzucić masło i zrobić rzecz po prostu bezmięsną. Wtedy możecie użyć bulionu jarzynowego. A jak nie chcecie wołowego, możecie użyć bulionu z kurczaka. To miałem na myśli, mówiąc kurczaka. Skomplikowane, ale myślę, że teraz już wszystko jasne. Wlewam zatem font do środka. Ponieważ on jest mocny, więc potem już będę podlewał wodą. A teraz muszę temu dać spokój przez 15-20 minut od momentu zagotowania. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. No i wy będziecie mogli sprawdzić, bo Andrzejek zajrzy tutaj ładnie. Tak, jest tak jak trzeba. To nie jest zupa, więc tego płynu musi być bardzo niewiele, no bo on tak naprawdę powinien zostać niemal całkowicie wchłonięty przez soczewicę i to wszystko, co tutaj dodałem. Tu nie ma żadnej zasmażki. To ma być gęste i niepłynne. Więc będę, jeśli dolewał, to jak powiedziałem, wody, ale w bardzo niewielkiej ilości. W zasadzie będę to podlewał li tylko. Dobra, przykrywam znowu, bo teraz muszę kolejny etap siekania. Ziemniaki. Pięknie w tym słońcu się złocą. To jest odmiana anuszka. Anuszka to jest odmiana, która ma mało skrobi, czyli sałatkowa w stronę ogólnoużytkowej, czyli A w stronę B. O co chodzi? No chodzi o to, że nie chcę mieć w środku ziemniaczanego pire. Więc jak pokroję te ziemniaki w kostkę, to ta kostka ma zostać kostką, a nie ma się rozpaść. Gdybym tutaj użył ziemniaków typu C, to one by się rozpadły, zwłaszcza, że ta kosteczka będzie dość drobna. W ten sam sposób, co anuszkę, pokroję również te jarzyny. Mam tutaj trzy skromne marcheweczki, mam kawałek selera korzeniowego, no i pietruszkę, albo też pasternak, nie wiem. Nie rozróżniam tego w takowej postaci. W każdym razie to w kosteczkę, bardzo podobną co anuszka. No i to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy można bezkarnie pokroić anuszkę w kosteczkę. Bo można ją kroić tylko wówczas, kiedy anuszka jest ziemniaczkiem. Ziemniaki w środku, reszta jarzyn posiekana, no mniej więcej w taką samą kosteczkę. No więc teraz trzeba to dopełnić również płynem. Zaraz sprawdzę, ile go tam jest. To trzeba przemieszać, zaczerpnąć z dna. Widzicie, jest wilgotno, ale nie jest tego płynu bardzo dużo. Soczewica jest już, myślę, miękkawa. Soczewica jest wspaniała, bo nie dość, że jest biblijna, to jeszcze właśnie bez wcześniejszego namakania mięknie. No i jest pyszna. No i teraz już prawie wszystko. Przykrywamy, gotujemy kolejne 20 minut, czy też pół godziny. Sprawdzamy ilość płynu, no i potem już tylko wykończenie eintopfu. Wszystko jest idealnie, to znaczy płyn albo wsiąkł, albo wyparował, jarzyny są miękkie, soczewica miękka, ziemniaki miękkie i nie rozpadły się. To jest najważniejsze. I teraz, wedle miejscowej tradycji, danie wykańcza się metką, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Metka jest, niezależnie od rodzaju, bo jest zwłaszcza w Niemczech mnóstwo rodzajów metek, jest mieloną, najczęściej bardzo drobno wędzoną kiełbasą, ale taką o konsystencji pasztetu. Służy ona do rozsmarowywania. Więc
Gdybyśmy ją po prostu dodali, wcześniej obrawszy ze skóry, tak dodali bezmyślnie, to ona by się rozpadła. Obieram ją z tego pokrowczyka, gdyż on jest plastikowy. Radzę wam, jak to będziecie robić w domu, wziąć metkę wprost z lodówki. Ona wtedy jest bardziej zwarta, ale i tak mi się to uda, gdyż zdjąwszy ów kondomik, kroję ją teraz w grube plastry i już nie mieszając, kładę na wierzchu, zaraz to przykryję i ona tylko powinna nabrać temperatury. Ona, jak mówię, nie jest wprost z lodówki, więc postoi tutaj dosłownie 2-3 minuty i będzie ciepła. Wtedy wszystko będzie ok. Jeszcze jeden plaster. Pieczołowicie. O tak. Przykrywamy. Chwilkę czekamy. Wyłączyłem już gaz. To dochodzi tutaj w temperaturze pod przykryciem. No i doszło. Jest takie, jak być powinno. Co teraz? Teraz wyjmujemy metkę, już gorącą, ale widzicie, ona nabrała temperatury. Zupełnie inne wydanie. No w zasadzie nie mamy tradycji jadania metki na ciepło. A to jest bardzo dobry pomysł, którego właśnie tutaj się nauczyłem. Metka łososiowa. To jest odpowiednik mniej więcej tego. Tu jest jeszcze jeden rodzaj metki, znaczy jest ich wiele, ale jeden bardziej podobny do metki łososiowej nazywa się T-Metwurst, no i zresztą jaka chcecie, ta grubo mielona cebulowa nie byłaby najlepsza. Teraz chochlą z dna ów Eintopfik, żeby było wszystko, żeby były ziemniaki, żeby był boczek, no soczewica jest podstawowym tutaj produktem. Okej, serwetka i wykańczamy. Wykańczamy to w sposób następujący. Kładziemy na wierzchu owe gorące kawałki metki i jeszcze troszeczkę tego, co i w Austrii niemal w każdej potrawie się znajduje, czyli Schnittlauch, a więc szczypior. Moi drodzy, mamy tutaj wspaniałe połączenie miejscowych terroir. Mamy ziemniaki, mamy wino, no i mamy coś więcej. Mamy coś, co nazywa się Linsen Eintopf. Właśnie tutaj, wśród winnic Palatynatu.